Nikt nie zmarł z powodu szczepionki. Kraska podał dane Waldemar Kraska. Nikt w Polsce nie zmarł z powodu szczepionki przeciw COVID-19. Nikt w Polsce nie zmarł z powodu podania szczepionki przeciw COVID-19, podkreślił w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Po podaniu ponad 43 milionów dawek zgłoszono 16 tysięcy niepożądanych odczynów. Zdecydowana większość była łagodna, na przykład objawiała się bólem w miejscu wkrucia, wymienił. Kraska był pytany w radiowej Jedynce o pracę nad projektem powołującym Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie, bez konieczności dochodzenia odszkodowania przed sądem. W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy o funduszu kompensacyjnym, a potem także posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, bardzo dobre i merytoryczne posiedzenie, aczkolwiek zgłoszono wiele poprawek. Na koniec wszyscy członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ten projekt, podkreślam, jednogłośnie, powiedział w radiowej Jedynce wiceminister. Wszystkie siły polityczne poparły ten projekt i to bardzo cieszy. Jest to ustawa, która będzie zachęci osoby niezaszczepione, aby tego dokonać, dodał. Szczepienia przeciw COVID-19. 16 tysięcy niepożądanych odczynów. Wiceminister przypomniał, że w Polsce wykonano już ponad 43 miliony szczepień, a zgłoszono po nich 16 tysięcy niepożądanych odczynów. Podkreślił, że procentowano najwięcej jest odczynów łagodnych 85,1%, objawiających się zwykle bólem w miejscu zaszczepienia, czy też zaczerwienieniem. Nie ma ani jednego zgonu, który miałby związek z podaniem szczepionki przeciw COVID-19. Podkreślam, nikt w Polsce nie zmarł z powodu podania szczepionki przeciwko COVID-19, powiedział. Dodał, że 33 przypadki śmierci mają zbieżność czasową z podaniem szczepionki, ale nie jest to udowodniony wpływ, że zgon był po podaniu szczepionki. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. W Sejmie trwa procedowanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Objęte nim będą działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień przeciwko COVID-19 przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 roku oraz powstałe w wyniku innych szczepień ochronnych od 1 stycznia 2023 roku. Wysokość rekompensaty uzależniona będzie przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota to 100 tysięcy złotych.